do końca zagraliśmy tam tak, jakbyśmy chcieli dzisiaj za wszelką cenę. Dążyliśmy poprzez pracę tygodniową w tygodniu do tego, żeby to piętro gry znów było wyższe, żeby była skuteczność, żeby ujawniła się motoryka w grze naszej. Jesteśmy zadowoleni, zagraliśmy dobre zawody, zrealizowaliśmy swoją taktykę. Myślę, że to zwycięstwo mogło być jeszcze wyższe, bo jeszcze były dwie bardzo dobre sytuacje Michała Górala. Początek meczu nie do końca był, jak to się mówi, dla nas też zbyt mocnym wejściem. Oczywiście graliśmy stabilnie, ale z perspektywy powiedzmy tutaj boiska te pierwsze pół godziny to było takie badanie się dwóch drużyn, jeżeli chodzi o to, co może się wydarzyć w dalszej części. Bardziej zaatakowaliśmy właśnie w ostatnich 15 minutach pierwszej połowy, gdzie zdobyliśmy bramkę, ale też właśnie była szansa tą bramkę na 2-0 w ostatniej minucie po ostałym fragmencie gry. Założyliśmy sobie też po przerwie, że ostatnie dwa mecze też były takie, że bramki traciliśmy po wyjściu z szatni właśnie i też to takie nasze zadanie było, żeby sobie z tym mentalnie poradzić. Druga połowa była zdecydowanie z naszej strony bardzo dobrze grana. Kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku, grając z defensywy. Na niewiele pozwoliliśmy dzisiaj gospodarzom, zagrożenie gospodarzy przede wszystkim ze stałych fragmentów gry, ale też na to byliśmy dzisiaj przygotowani. Także brawa dla moich zawodników za realizację założeń, za to, że przede wszystkim odbudowali się po tym ostatniej porażce, to było ważne i teraz przygotowujemy się, bo wiadomo, że teraz w środę gramy już w Nowym Sączu i w niedzielę w Suwałkach wszystkie mecze wiadomo, że wyjazdowe, bo nasze boisko się buduje, także cieszymy się, ale już tak naprawdę myślimy o kolejnym meczu w Nowym Sączu. Dziękuję bardzo, poprosimy o pytania. Że to robi chyba wrażenie, drużyna, która jeszcze w kwietniu tak była na ostatnim miejscu przez moment, chyba przez kilka dni w pierwszej lidze, teraz jedzie na 4 wyjazdy, zdobywa w nich 7 punktów. Trudne to było, żeby tego dokonać? Znaczy, nie ma co opowiadać bajek, przede wszystkim systematyczna praca, ja znam swój warsztat, udało mi się poznać zawodników Stomilu, udało mi się poznać ich charakter, skomponowaliśmy to w jedną całość, ciężko pracujemy każdego dnia. Wiadomo, że problemu w Olsztynie nam nie brakuje, jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie tych problemów. Wiele rzeczy udało się organizacyjnie wyprostować, chociaż wiele jeszcze jest do poprawy, ale jest jakaś to powiedzmy kontynuacja tego, co było na wiosnę. Wiadomo, że też latem mieliśmy sporo ubytków, jeżeli chodzi o kadrę, ale przede wszystkim ważne było, że szkielet zespołu został i na bazie tego powiedzmy szkieletu zespołu, tego systemu gry, który chcemy budować, dokoptowaliśmy kilku zawodników, no i oni powoli się wkomponowują w to wszystko. Fajnie, że wygrywamy, fajnie, że mamy 7 punktów w 4 meczach, chociaż celowaliśmy w 10, nie będę tutaj... Tak było, tak rzeczywiście myśleliśmy o tym, bo myślimy o tym wszystkim ambitnie. Wiem, że nie jesteśmy faworytem rozgrywek, ale jesteśmy drużyną, która ma okazję wyjść co tydzień i walczyć z każdym o 3 punkty. Panie trenerze, po meczu z ŁKS-em mówił Pan o tej strefie komfortu, którą jak gdyby drużyna wpadła. Czy to będzie kolejne zadanie takie ciężkie dla Pana przed tym meczem z Sandecją? Oczywiście oprócz regeneracji fizycznej, bo mecz już w środę. Na pewno, bo tak właśnie mówiłem o tym, że w mojej pracy przede wszystkim wiosną, nawet jak była seria zwycięstw, to tak naprawdę cały czas staliśmy nad przepaścią, nie było jakiegoś błędu, momentu na to, żeby popełnić jakiś tam błąd przy jakimś wyniku i tak naprawdę cały czas ta koncentracja była ustawiona na bardzo wysokim poziomie. Właśnie po dwóch spotkaniach, po dobrym starcie, po bardzo dobrym meczu z Podbeskidziem, niezła sytuacja w tabeli, niezła atmosfera. Wiadomo, że to są też rzeczy, które trzeba trenować. Wiadomo, że jest sporo nowych zawodników, nowa sytuacja. No, tak w życiu będziemy teraz mierzyć się z tą sytuacją, bo droga wygrywania to też nie jest droga łatwa. To też trzeba umieć się w tym wszystkim poruszać, przede wszystkim mentalnie. W dzisiejszym spotkaniu swoje premierowe trafienie dla Stomilu w oficjalnym meczu zaliczył Michał Góral. Trzeba powiedzieć, że kibice już jakby się zaczynali troszeczkę martwić, że w Olsztynie nie strzelają napastnicy. Dzisiaj Michał się odblokował, to zrobił. Jak Pan to skomentuje? Dobrze, że kibice się martwią, bo to nas tylko dopingują. Także
to nas tylko dopinguje. Cieszę się, że Michał tą sytuację wykorzystał. Wiadomo, że napastnikowi potrzebny jest ten impuls w postaci zdobytej bramki. Jakby nie mówić, Michał dzisiaj mówić hat-tricka, bo w 45 po stałym fragmencie praktycznie gdzieś tam z 5 metra przestrzelił na poprzeczką po przerwie sytuacji sam na sam. Ważne też, że w sytuacjach się znajduje, tak? Bo jeżeli napastnik nie strzela, nie jest w sytuacjach, jest w tych sytuacjach. Michał nie do końca grał zadowalająco pierwszą połówkę, ale po jakiejś tam, powiedzmy, rozmowie w szatni cieszę się też, że jako młody zawodnik wyciągnął wnioski i dużo lepiej wszedł w drugą połowę. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GKS-u Tychy Ryszard Tarasiewicz. Panie trenerze, poproszę najpierw o pomeczowy komentarz. No nikt się nie spodziewał takiego wyniku, na pewno. Moi zawodnicy, ludzie, kibice zebrani na stadionie. Tylko chciałem jedną rzecz wyjaśnić, bo może ktoś nie wie, co to znaczy atak pozycyjny. Atak pozycyjny to jest, jak miało to miejsce szczególnie w pierwszej połowie, gdzie zespół przeciwnika jest ustawiony na 35-40 mecze całym zespołem i trzeba przygotować akcję. Jest to jedna z trudniejszych, czy nie, jak nie najtrudniejsza, element piłki nożnej. Uważam, żeśmy to robili w pierwszej połowie dobrze, momentami bardzo dobrze. Mało prostych strat, strzały z dystansu, krótkie, długie podania i jakby ktoś mnie zapytał w 30 minucie, że zejdziemy ze stratą jednej bramki, to raczej bym w to nie uwierzył, bo powiedzmy sobie szczerze, że bramki, które dzisiaj żeśmy stracili, nie powinny mieć miejsca, bo w każdej sytuacji byliśmy w przewadze w defensywie. Pierwsza bramka to samo, druga nieporozumienie, trzecia podobnie. Oczywiście, że nie jest łatwo nie takim zespołem jak GKS Tychy przystanie 2-0, powiedziałbym, odrobić straty. Też nie jest łatwo, powiedziałbym, w takim momencie przy presji, powiedziałbym, publiczności znowu skonstruować akcję w ataku pozycyjnym, co miało miejsce w drugiej połowie. Uważam, że zachowanie moich piłkarzy było odpowiednie. Kuriozalnie to może brzmi przy takim wyniku. Powiem dlaczego, bo mimo wszystko próbowaliśmy jeszcze bocznymi strefami, aczkolwiek było tego za mało. Tego było za mało atakować. Zdarza się taki dzień. Myślę, że taki mecz już z takimi błędami nie powtórzy, bo troszeczkę ten limit, powiedziałbym, straconych bramek. Ja nie mam nic przeciwko traceniu bramek, tylko chciałbym od momentu, kiedy jestem tutaj w Tychach, wygrać jeden mecz po takich błędach przeciwnika. Z jednej strony to dobrze, że gramy w środę, później gramy w poniedziałek. Następny plus jest dobrze, że to jest początek sezonu. Też musimy być, powiedziałbym, w pewnych momentach, szczególnie w ataku pozycyjnym, podejmować więcej pojedynków w bocznych sektorach gry 1-1. To u nas troszeczkę kuleje i można powiedzieć, że będziemy nad tym pracować. No, można oczywiście, ale to się ma albo nie ma. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania, poprosimy o ich zadawanie do mikrofonu. Maciej Grygierczyk, Katowicki Sport, dawno go nie było. A tak do kogoś konkretnie pan adresował te wyjaśnienia, co to jest atak pozycyjny?
Znaczy, nie pan, no jest te głosy się słyszy z lewej czy z prawej strony. I po prostu jest to taka mała, powiedziałbym, jest mi trochę smutno, bo ja nie pamiętam meczu, żeby moi zawodnicy przeszli obok meczu. Mówię, no abstrahując od wyniku. Na pewno jakieś aspiracje i jakieś, powiedziałbym, odbiór poprzez tę rundę, powiedziałbym, przede wszystkim wiosenną narobił apetytów. Ja powiedziałem to na początku pierwszego meczu, tak naprawdę liga się zacznie od na dobę i się pozna wartość z wszystkich zespołów od szóstej kolejki. Boli mnie to, bo troszeczkę powinno być, powinno być dla moich zawodników więcej wsparcia, a nie szydery po złym zagraniu. Sprawia wrażenie, że troszeczkę żądeł z przodu brakuje, bo tak sobie myślę, ten mecz z Chłobrą chociażby, też no, te kreowanie sytuacji to wam z trudem przychodzi w tym sezonie, jak na razie. Znaczy, nie mamy ich za dużo, to prawda, ale było kilka nawet w pierwszej połowie w Opolu, następnie z Głogowem było kilka sytuacji. W każdym meczu mamy kilka sytuacji, nie kilkanaście. Prawdą jest, że ta nasza organizacja gry, nie odnośmy się do dzisiejszego wyniku, bo my tak naprawdę to praktycznie nie tracimy bramek z jakichś akcji, jakichś koronkowych przeciwnika, tylko po indywidualnych błędach, a nie robimy ich dużo, a płacimy cash za takie błędy i to boli. Myślę, nie tylko mnie, ale sympatyków GKS-u, tych, którzy są nam życzliwi. To jest tak, że właśnie w tych błędach indywidualnych, których wiosną było mniej, tkwi największa różnica między wiosną a tym, co widzimy teraz? Czy to duże uproszczenie? Nie, to nie jest uproszczenie, bo my teraz na pewno nikt nie pamięta, ale ja to dobrze pamiętam. Myśmy wcale sobie więcej sytuacji nie kreowali na wiosnę. Byliśmy bardzo realistyczni, bardzo konkretni w ofensywie, a nie popełnialiśmy błędów indywidualnych. Jako formacja znowu żeśmy dobrze funkcjonowali. Mówię, zdarza się taki mecz, mam nadzieję, nawet jestem przekonany, że nie powtórzą się te błędy. Nie chodzi o to, żeby indywidualnie kogoś rozliczać, ale trochę niepokoi pana dyspozycja Jałuchy, bo on tak, to jest trochę niemierzalne z mojej strony, ale no, nie daje takiej pewności, jak dawał wiosną. Ja powiem tak. Na pewno ten bagaż psychologiczny na wszystkich zawodnikach, nie tylko na Konradzie, jest większy, co jest logiczne. Bo po takiej wiośnie jesteśmy jednym z pięciu, sześciu zespołów, nie dwóch, trzech, tylko pięciu, sześciu zespołów, którzy, nie ma co się bać tego słowa, jesteśmy kandydatami do awansu.
każdy następny mecz trzeba udowodnić, czy to u siebie, czy na wyjeździe, że ta dobra dyspozycja nie tylko Konrada, ale i innych zawodników jest na takim samym poziomie jak 5 czy 6 miesięcy temu. Uważa pan sobie, panie trenerze, że w takim stanie posiadania, w takim składzie personalnym już zostaniecie po tym okienku transferowym? Nie, ja nie ukrywam, że zabiegałem i w tym momencie prezes Bednarski dał razem z Radą Nadzorczą zielone światło na napastnika. Oczywiście w naszych możliwościach finansowych. Chcieliśmy wziąć konkretnego napastnika. Ja już byłem po rozmowach, a akurat nie doszło do happy endu, tak bym powiedział. Ale mamy 2 tygodnie już. Na pewno będziemy szukali napastnika i myślę mimo wszystko drugiego ofensywnego zawodnika. Jest naprawdę nie jest łatwo znaleźć piłkarzy, którzy by byli powiedzmy sobie szczerze, nie uzupełnieniem, tylko podnieśli naszą jakość. Albo inaczej, ten ofensywny zawodnik to konkretna pozycja, nie wiem, dziesiątka, nie, czy dziewiątka. Dziewiątka. Dziewiątka, tak. Ale nie, powiedział pan, że napastnik i jeszcze jeden ofensywny. No nie, no to mówię, siódemka albo jedenastka. A jak nie Biliński, tak z napastników, to ma pan jakiś konkretny pomysł, czy? Bo tak wprost, bo słyszałem, może mnie pan teraz wypostuje, jakieś takie plotki o kimś z Hiszpanii ewentualnie. Jest taka szansa, czy to plotka? Znaczy, był jeden na sprawdzianie zawodnik, ale to nie było to, czego szukamy. Mamy jeszcze dwa, trzy nazwiska z Hiszpanii. Oczywiście nie. Jakieś znane nazwiska, to jest logiczne. No, zobaczymy. No, ja się obawiam tylko tego, że zawodnicy, którzy przyjdą, szczególnie zagraniczni z południowej Europy, no to jak wejdą w tą, powiedzmy w cudzysłowie, w tą rzeźnię, to jak się obudzą, to już będzie, to będzie gruzik, tak? No to, także zobaczymy, no musimy dobrze trafić. Bo wiemy, że czy Mielec, czy nie wiem, Piast Gliwice, czy Katowice, to z tymi Hiszpanami mają problem teraz, bo są nieprzygotowani. No ale to taka moja kwestia. Jeszcze dyżurne pytanie o Ćwielonga. Tam wszystko dobrze, wszystko planowo idzie? Na dzień dzisiejszy jest lepiej niż było. A to jakaś data konkretna? Znaczy konkretnie miało być między 8 a 10 tygodni. Ja myślę, że dzisiaj mamy 5. kolejkę, tak? Myślę, że na 7-8 ostatnich kolejek będzie do dyspozycji.